Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj pierwsza lekcja o finansach osobistych przygotowana dla młodzieży pod hasłem Czy pieniądze dają szczęście? To jest materiał wideo, który możecie uzupełnić czytając wpis o podobnym tytule na moim blogu leslawniemczyk.pl i jest to nawiązanie do tego, że marzy mi się, chciałbym, aby w Polsce kiedyś w szkołach powszechnych wprowadzono edukację finansową. Oczywiście to, o czym będę mówił dzisiaj na vlogu podczas tego wideo, nie będzie w 100% korespondowało z tym scenariuszem lekcji, który znajdziecie w formie tekstowej na blogu lesławniemczyk.pl, ponieważ chcę tu na vlogu trochę szerzej podejść do tematu, pokazać, że to, co jest w formie jednego scenariusza na blogu, można spokojnie rozwinąć do co najmniej kilku lekcji. A więc chodzi tym razem o wszystkie te zagadnienia wprowadzające, których powinien dotknąć młody człowiek, abyśmy nie zafundowali mu tylko jednowymiarowej edukacji finansowej. Bo ja także rozumiem, że jakby pierwszym argumentem wszystkich przeciwników wprowadzania edukacji finansowej do szkół publicznych będzie to, że nie możemy z dzieci, z młodzieży robić wyrachowanych materialistów. Na pewno o to nie chodzi w edukacji finansowej. Chodzi o to, aby wytworzyć w naszej młodzieży zdrowe podejście do zarządzania finansami przez całe życie. A więc nie o to, żeby na koniec kariery zawodowej ci ludzie za 40-50 lat sami przez doświadczenie wyrobili sobie mniej więcej pojęcie, jak zarządzać pieniędzmi, ale żeby mniej więcej z taką właśnie wiedzą, którą przeciętny Polak uzyskuje po 40, 50, 60 latach, żeby z taką wiedzą wchodzili w dorosłe życie. Bo, drodzy Państwo, nie oszukujmy się, pieniądze są istotne w życiu. One nie są najważniejsze, ale każdy z nas, kto kilkadziesiąt lat chodzi po tej ziemi, wie, że trzeba nauczyć się zarządzać pieniędzmi. Tak samo jak trzeba nauczyć się zarządzać swoim zdrowiem, dbać o swoje zdrowie, jak trzeba nauczyć się dbać o rozwijanie relacji międzyludzkich, o podtrzymywanie przyjaźni, trzeba nauczyć się, jak dbać o swój wizerunek zawodowy, tak samo musimy się nauczyć dbać o finanse rodziny. Mamy tutaj takie dwa skrajne w Polsce wyraziste podejścia. Jedni zupełnie jakby starają się według mnie troszeczkę udawać, że nie zależy im na pieniądzach, a inni porzucają wszelkie jakby hamulce i całkowicie rzucają się na robienie pieniędzy. Oba te skrajne stanowiska są według mnie niewłaściwe w dorosłym życiu, w owocnym życiu i dlatego na wstępie trzeba młodzieży te podstawowe, wprowadzające zagadnienia naświetlić. Więc wyobrażamy sobie, że jesteśmy w klasie, w szkole publicznej i zaczyna się lekcja, a więc dzwoni dzwonek. Zaczynamy coś na kształt lekcji. Oczywiście to będzie wszystko z moim komentarzem, jak ja bym prowadził tego typu wprowadzające lekcje. Nie jedną lekcję, jeżeli nauczyciel ma czas tylko na jedną lekcję, na przykład wykrawa ten czas na edukację finansową z lekcji wychowawczych, wtedy będzie miał mniej czasu. Natomiast jak któryś nauczyciel na przykład część lekcji przedsiębiorczości chciałby tym zastąpić, to można to rozbudować do kilku scenariuszy. Więc jakie zagadnienia ja chciałbym poruszyć z młodzieżą na samym początku tego typu lekcji? Może już powiedzieliśmy o tych dwóch skrajnych, według mnie niewłaściwych podejściach do zarządzania pieniędzmi. Jedna to całkowita
negacja znaczenia pieniędzy w życiu, a drugie to skrajny materializm. Po to, żeby to było bardziej treściwe dla młodzieży, ja odwołałbym się do starogreckiej legendy o podróżach Odyseusza. Pamiętamy, że tam był taki fragment, kiedy Odyseusz miał przepłynąć wraz z towarzyszami przez cieśninę meseńską. I problem polegał na tym, że na jednym brzegu tej cieśniny czyhał na nich potwór Charybda, a na drugim brzegu czyhał potwór Skylla. Odyseusz dostał podpowiedź, że bardziej bezpieczna podróż będzie, jeżeli będzie bliżej Skylly przepływał. Więc to jest wszystko takie metaforyczne poszukiwanie tego, czym Grecy, co Grecy nazywali poszukiwaniem złotego środka. Gdzie jest ten punkt równowagi na przykład pomiędzy lenistwem a pracoholizmem? Tak? Także w finansach jest gdzieś taki złoty środek pomiędzy tymi dwoma skrajnymi podejściami, pomiędzy materializmem i prawda, zupełną nonszalancją czy niechęcią wobec pieniędzy. Ja uważam, że w przypadku zarządzania finansami ten złoty środek wyznacza dobre opanowanie podstaw zarządzania finansami rodziny, finansami osobistymi, a więc zetknięcie się z rzetelną, spokojną, nienachalną edukacją finansową. Więc na pewno gdzieś ten element szukania złotego środka z uczniami starałbym się przerobić, starałbym się ich zaktywizować, pytając, jak to jest wśród ich znajomych, żeby zbytnio nie dotykać się na przykład osobistych tematów, ale może ktoś by chciał powiedzieć, jak to jest u niego w rodzinie, jak to jest, jeżeli ktoś podróżował do innych krajów, na przykład może ktoś był w Stanach Zjednoczonych, jak tam podchodzi się do pieniędzy i tak dalej. To jest temat, który można rozwinąć. Gdybym miał do czynienia z troszeczkę starszą młodzieżą, takimi ludźmi, załóżmy gimnazjum, liceum, myślę, że dotknąłbym temat historii polskiej ostatnich kilkuset lat w kontekście gospodarczym i pokazałbym, że no, mieliśmy trudną historię. Ostatnie 25 lat to jest ten okres, kiedy uczymy się gospodarki rynkowej, a gospodarka rynkowa, czy chcemy tego, czy nie, to jest gospodarka towarowo-pieniężna. Pieniądze są w tej gospodarce bardzo ważne i my się dopiero tego uczymy. Jedni robią to szybciej, szczególnie ci, którzy dorastają w rodzinach przedsiębiorczych, natomiast innym to może przychodzić trochę trudniej. I nie oszukujmy się, mamy w Polsce bardzo dużo złych nawyków finansowych. Skąd pochodzą te złe nawyki finansowe? One zostały wytworzone w trakcie naszej trudnej historii. Bo zobaczmy, przed gospodarką rynkową mieliśmy to, co nazwaliśmy komunizmem. Przed komunizmem była wojna. Znowu sytuacja, kiedy tematy związane z budowaniem pomyślności rodziny no, schodzą na drugi plan, po prostu trzeba przeżyć. Potem mieliśmy krótki okres dwudziestolecia międzywojennego. Tam też było no, początki gospodarki rynkowej. Potem znowu wojenka. Zabory, 123 lata zaborów. Jakie nawyki finansowe można było zdobyć w czasie zaborów? No domyślamy się. Bardzo podobne jak w komunizmie, prawda? I kolaboracja, i mówiąc wprost, złodziejstwo to były te cechy, które gdzieś tam przejawiały się w tym, jak ktoś chciał więcej zgromadzić dla siebie pieniążków. I nawet jest takie piękne przysłowie Konfucjusza sprzed 2500 lat, że w kraju źle zarządzanym wstyd być bogatym, natomiast w kraju dobrze zarządzanym wstyd być biednym. Mnie się osobiście wydaje, że i w trakcie zaborów, i w trakcie komunizmu chyba trochę wstyd było być bogatym. Wcześniej, przed zaborami, z kolei mamy Polskę bazującą na
zasadach systemu feudalnego. Umówmy się, że w feudalizmie, tam gdzie dominuje arystokracja, szlachta, jest ogromna grupa chłopstwa, tam też nie ma podstaw, żeby budować właściwe nawyki finansowe. To jest co do zasady, feudalizm to jest system statyczny. Czyli jeżeli urodziłeś się biedny, masz umrzeć biedny, jeżeli urodziłeś się arystokratą, umrzesz jako arystokrata. Oczywiście w czasach także feudalizmu były takie przebłyski gospodarki rynkowej, którą tworzyło mieszczaństwo. To mieszczaństwo miało podejście dynamiczne do zarabiania pieniędzy i rzeczywiście mieszczanie, nawet jak urodził się ktoś w biednej rodzinie, poprzez ciężką pracę, determinację mógł dojść do zamożności. Nawet wykształciła się tam grupa mieszczan, tak zwany patrycjat, patrycjusze miejscy. Ludzie, którzy dorobili się na prowadzeniu handlu, rzemiosła, prowadzeniu finansów. Na pewno w trakcie pierwszych lekcji o finansach osobistych mocno dotknąłbym problemu moralności i też gdzieś tam historycznie bym zaczął od tego, że zawsze, kiedy człowiek zajmował się gospodarką rynkową, społeczeństwo lub władcy dbali o to, żeby stosować uczciwe wagi. Dbali o to, żeby stosować jednolite miary, jednolite wagi w czasie ciężarki w czasie odmierzania towarów na targu. Dbano o to, żeby monety były wykonywane z niezepsutych kruszców, czyli złota moneta, żeby była złota, a nie popsuta domieszką srebra. Sam kiedy byłem w Dubrowniku, Dubrownik to była republika kupiecka na wybrzeżu dzisiejszej Chorwacji, wtedy to się nazywało Dalmacja, no to gdzieś tam na samym rynku Dubrownika jest taki pomnik, gdzie jest standardowa miara. Kupiec miał posługiwać się taką standardową miarą. Jeżeli zaczął odchodzić od tej miary, zaczął niedomierzać sprzedawanych materiałów, to podlegał ciężkim karom. Jak ktoś zaczął psuć monety złote srebrem lub domieszkami innych kruszców, no to narażał się na bardzo ciężkie kary. Jeżeli ktoś używał fałszywej wagi, mógł zostać ukarany karą chłosty. Bywały sytuacje nawet linczów na bankierach, którzy na przykład emitowali zbyt dużo banknotów bez pokrycia, bo kiedyś banknoty nie emitował bank centralny, ale prywatni bankierzy. Jak ludzie dochodzili do wniosku, że za dużo pieniędzy jest w obiegu, bo jakiś bankier miał lekką rękę do wystawiania banknotów bez pokrycia w złocie, no to bywało tak, że dokonywano na nim linczu. Tak, czyli temat moralności uważam, że powinien być bardzo mocno zasygnalizowany w trakcie tych pierwszych lekcji i to powinno być przejście do takich wniosków wyciągniętych razem z młodzieżą, że zarabianie pieniędzy jest moralne. Pracowanie na rzecz innych jest moralne. Tak? W gospodarce rynkowej zarabiamy uczciwie pieniądze, jeżeli dla innych świadczymy usługi, pracę, dostarczamy im towarów lub produktów. Każdy to może sprawdzić na własną rękę. Wystarczy zrobić następujący eksperyment. Na internecie ogłosić: moi kochani, drodzy, nie mam pieniędzy, bardzo ich potrzebuję, tutaj jest mój rachunek bankowy, wpłacajcie mi pieniądze. Każdy z nas doświadczy tego, gdybyśmy przeprowadzili taki eksperyment, że na ten rachunek nie wpłynie ani jedna złotówka. Dlaczego? Bo nic nie dajesz społeczeństwu takim działaniem. Ktoś z chęcią zapłaci ci tam 100 zł, jeżeli przyjdziesz do niego umyć okna, poodkurzać, umyć samochód, tak? Ktoś z chęcią zapłaci ci 30 zł, jeżeli napiszesz dla niego interesującą książkę, która będzie akurat go interesowała i wystawisz ją na internecie. Ktoś z chęcią zapłaci ci 50 zł, jeżeli nagrasz fajny kurs edukacyjny,
zamieścisz go na jakiejś płatnej platformie i ktoś z twojej wiedzy skorzysta, czegoś nowego się nauczy. Ale nie ma sytuacji w gospodarce rynkowej, że mówisz, nie mam pieniędzy, kochani, dajcie mi, wpłacajcie na moje konto. To się nie uda. Jeżeli chcesz mieć rodzinę, utrzymywać rodzinę na dobrym poziomie, to musisz dla innych poświęcać swój czas, pracę, wysiłek, studia, swoje zasoby kapitałowe angażować, nie myśląc o swoim luksusie, ale o zaspokajaniu potrzeb innych ludzi. Więc na pewno ten temat moralności, z tym tematem moralności poszedłbym w kierunku zarabiania uczciwych pieniędzy. To wszystko idzie dalej w kierunku tego, że społeczeństwo, ludzie, pojedynczy ludzie, grupy ludzi generują specyficzne potrzeby. Umiejętność zarabiania pieniędzy, uczciwego zarabiania pieniędzy, to jest przede wszystkim rozpoznawanie tego popytu. My się tego cały czas uczymy. Ja się cały czas także tego uczę. O ile chodzi o czyste zarabianie, o czyste zarządzanie finansami, tutaj czuję się mocny. Natomiast w temacie wszczeliwania się w popyt z moją ofertą, to wiem, że mam jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Ja się cały czas tego uczę. Ale na pewno to powinniśmy robić. Zresztą to jest temat na osobną lekcję. To można spokojnie popyt, podaż i co ważne, nie w ujęciu jakimś makroekonomicznym, globalnym, że cała gospodarka to jest, generuje popyt i tam wszyscy producenci dają podaż. Nie, tu chodzi o to, jak w praktyce życia zawodowego, życia przyszłego przedsiębiorcy, pracownika, pracodawcy, jak rozpoznawać potrzeby. Nawet w swoim przedsiębiorstwie, w swojej organizacji, w swojej instytucji, w szkole nauczyciel, sekretarka w sekretariacie, jakie potrzeby organizacyjne ma kierownictwo przedsiębiorstwa, jak można lepiej zorganizować pracę. To jest wszystko rozpoznawanie potrzeb i wychodzenie w stosunku do tych potrzeb z własnymi pomysłami, z własnymi usługami i tak dalej, z własną pracą. I gdzieś ostatni temat, który tu mi przychodzi na myśl, to oczywiście filantropia i dobroczynność. Zacząłbym znowu, jak tutaj zaczęliśmy od starożytnej Grecji, od pięknych mitów, legend, zacząłbym od opowieści o królu Midasie. Pamiętamy wszyscy tę legendę. W starożytności żył taki król, który uprosił bogów, aby wszystko, czego się dotknie, stawało się złotem. I bogowie w swojej wielkiej mądrości sprawili, że rzeczywiście dostał taki dar. Midas na początku był bardzo szczęśliwy. Wszystko, co dotknął, zamieniało się w złoto. Natomiast po kilku dniach doświadczył tego, że nie jest w stanie zaspokoić swojego pragnienia, swojego głodu, swojej żądzy, bo nie był w stanie niczego zjeść. Chwytał po chleb, chleb stawał się złotem. Chwytał po puchar wina, wino stawało się złotem. Niczym nie był w stanie zaspokoić swojego wewnętrznego pragnienia. Stanął w obliczu śmierci głodowej. Już wydawało się, że umrze, ale bogowie wiedzieli, że to jest tylko dla niego lekcja. I w momencie, kiedy Midas zaczął rozdawać swoje pieniądze, wtedy złapał odpowiedni złoty środek w tym wszystkim i mógł spokojnie zjeść chleb, napić się wina, napić się wody, zjeść jakieś owoce i tak dalej. Także to jest piękny mit i trzeba pokazać, że wielu ludzi, którzy mocno w ciągu swojego życia dążyli do zamożności, do bogactwa i na własnym przykładzie zweryfikowali to, że pieniądze bezpośrednio szczęścia nie dają, że jest coś więcej w życiu, że nie wolno żyć tylko dla pieniędzy, albo po to, żeby budować swój wizerunek, albo z tego przekonania, że rzeczywiście pieniądze szczęścia nie dają, zaczynają działać na rzecz innych bezinteresownie.
ale nie w sposób głupi. Zawsze realizuję jakieś cele. Ja bardzo lubię przykład Andrew Carnegie, magnata stalowego, XIX-wiecznego magnata stalowego z Stanów Zjednoczonych, i Johna Davisona Rockefellera, twórcy Standard Oil, giganta naftowego, też XIX wiek, Stany Zjednoczone. Oni obaj przeznaczyli w ciągu swojego życia gigantyczne kwoty na filantropię. Na przykład Rockefeller ufundował Uniwersytet Chicagowski, a Andrew Carnegie zbudował około 2,5 tysiąca bibliotek publicznych rozsianych po całych Stanach Zjednoczonych. To są po prostu niesamowite czyny, jakby pokazanie, że przedsiębiorczość to jest zawsze służba innemu człowiekowi. I też zwróćcie Państwo uwagę, że często tym drobnym przedsiębiorcom, czasami tak pogardliwie nazywanych, chyba to jest jakiś zły nawyk z poprzednich systemów, dorobkiewiczami, odsądza się od czci i wiary i mówi się, że oni tylko gonią za pieniądzem. Drodzy Państwo, otwórzmy oczy. To jest nieprawda. Przedsiębiorca musi kalkulować, musi porównywać przychody i koszty, generować zyski po to, żeby się rozwijać i po to, żeby jego rodzina miała z czego żyć. Ale gdyby przedsiębiorca nie był zorientowany na potrzeby innych ludzi, na przykład piekąc chleb, robiąc masło, prowadząc zakład fryzjerski, cokolwiek innego, to nie zarobiłby ani grosza. To jest tak jak z tym rachunkiem. Potrzebne mi są, rachunkiem bankowym, potrzebne mi są pieniądze, nic dla Was nie zrobię, wpłacajcie swoje pieniądze na moje konto. Nikt nie zapłaciłby przedsiębiorcy ani grosza, gdyby ten nie świadczył dobrze dopasowanych do potrzeb społecznych produktów i usług. Więc jeżeli ktoś spoza nauczycieli ogląda ten mój film i gdzieś tam ma takie krytyczne podejście do przedsiębiorców, do gospodarki rynkowej, czasami się to ubiera w hasła kapitalizmu, że to jest złe, to ludzie, stańcie na ziemi i zanim zaczniecie krytykować gospodarkę rynkową, to spójrzcie na siebie i zobaczcie, które z dóbr, które używacie, nie wyprodukowali dla Was przedsiębiorcy. Komórki, które używacie, przedsiębiorcy, buty, przedsiębiorcy, paski, spodnie, koszule, wszystko przedsiębiorcy. Nawet dentysta, który leczy Twoje zęby, poniekąd jest przedsiębiorcą medycznym. Więc zanim nauczymy się krytykować, najpierw nauczmy się świadczyć usługi dla innych, świadczyć pracę dla innych i zobaczymy, że zwrotnie popłyną do nas po prostu pieniądze. Także to taki kilka refleksji, jak prowadziłbym te pierwsze lekcje. Tak jak mówię, na blogu tekstowo macie Państwo pierwszy taki gotowy scenariusz, aby ktoś nie miał pomysłów, jak ruszyć. Natomiast to wszystko można pięknie rozbudować. Oczywiście czekam na Wasze komentarze, jak to zmieniać, co było dobre, co było złe, czy to się nadaje, czy trzeba to zmieniać. Proszę o łapkę w górę, jeżeli uważacie, że to, co robię w zakresie propozycji tych lekcji o finansach osobistych dla szkół publicznych jest dobre. I też czekam na maile, gdyby, ja już mam przygotowane kilka scenariuszy w przód tych lekcji finansów osobistych, ale też czekam na maile od Was. Może macie jakieś pomysły, jakieś propozycje, jak dalej, co chcielibyście w tych lekcjach o finansach osobistych zobaczyć. Ja dam sporo od siebie, ale jestem pewien, że mogę się też dużo nauczyć od Was. Dziękuję bardzo.